powietrze jest mieszaniną jednorodną gazów. W jego skład wchodzi 21% tlenu, 78% azotu i 1% innych gazów. Powietrze jest niezbędną mieszaniną do życia człowieka oraz innych organizmów, które żyją na Ziemi. W powietrzu jest wiele zanieczyszczeń. Można by sobie zadać pytanie, skąd się one biorą. Zanieczyszczenia powietrza dzieli się na naturalne i antropogeniczne. Naturalnymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są pożary lasów, wybuchy wulkanów oraz wyładowania atmosferyczne. W ich wyniku wytwarzane są tlenki węgla, azotu oraz metanu. Natomiast do źródeł antropogenicznych, czyli takich wytworzonych przez człowieka lub wskutek jego działalności, są wszelkie produkcje przemysłowe, transport i freony. Skutkiem ubocznym są tlenki siarki, azotu oraz węgla. Do skutków zanieczyszczeń powietrza można zaliczyć powstawanie dziury ozonowej, smogu, kwaśnych opadów oraz zwiększenie efektu cieplarnianego. Jednym z źródeł zanieczyszczeń powietrza jest spalanie śmieci w piecach. Skutkiem takiego działania jest emisja bardzo groźnych dla zdrowia dioksyn, niebezpiecznych metali ciężkich, takich jak rtęć, ołów i kadm, które mogą doprowadzić do upośledzenia. W wyniku spalania śmieci do atmosfery są emitowane chlor, siarka, wszelkie pyły oraz bardzo groźne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Wszystkie te substancje w jakiś sposób działają niekorzystnie na nasz organizm. Metale ciężkie mogą doprowadzić nawet do nowotworów, choroby itaj itaj. Pyły zawieszone w powietrzu prowadzą do niewydolności układu oddechowego. Niektóre dioksyny są 10 tysięcy razy bardziej trujące niż cyjanek potasowy. Spalanie śmieci jest niekorzystne dla nas, ponieważ niczego to nie rozwiązuje, a nawet przysparza problemy. Przepraszam bardzo, co zamierzacie z tym zrobić? Chcemy spalić, a co? Bo kosz jest pełny i w dodatku się zaciął. Ale spalanie śmieci zanieczyszcza powietrze. A wrzucanie do koszy i wywożenie na wysypiska jest bardzo drogie. A słyszeliście o recyklingu? Pewnie, mieliśmy na ten temat lekcję. No właśnie, śmieci są wrzucane do różnych worków. Do żółtego wrzucamy plastik, do niebieskiego papier, a do czerwonego szkło. Potem worki są wywożone, a ze starych śmieci robimy nowe przydatne przedmioty. Na przykład ze stłuczonego szkła tworzymy nowe butelki. A skąd już takie worki? To w tej sekundzie. W takiej sytuacji zostały dwa rozwiązania. Czy wyrzucić, czy spalić. Spalanie śmieci zanieczyszcza powietrze, a wyrzucanie, wywożenie na wysypiska zanieczyszcza planetę. A ty, co byś zrobił w takiej sytuacji? Palimy śmieci. A co? Dlaczego to robicie? Przecież to zanieczyszcza powietrze. A to nas obchodzi. To nie twoja sprawa. A właśnie, że moja. Dymy to przede wszystkim toksyczne związki organiczne, które przemieszczają się na bardzo duże odległości, powodując skażenie terenu. To mnie nie dotyczy. Zacznie cię to obchodzić, jak zachorujesz. Marian, zgaś się ognisko. Ja nie chcę być chory. Wraca, jak wiesz co? Ty to masz głupie pomysły. Nie wiem jak ty, ale ja lecę po wodę. Misja zakończona.